Dzień dobry, hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj trochę podsumowań będzie z zeszłego roku, trochę planów na nowy. Będzie wszystko wokół, kręciło się wokół kosmetyków pielęgnacyjnych, dlatego że dzisiaj mały inwentarz pielęgnacyjny. Najpierw pokażę Wam kosmetyki, które zużyłam w ostatnim roku. Sama jestem ciekawa, ile tego było, także zaraz do tego też przejdziemy. Później będę musiała też pozbierać wszystkie kosmetyki właśnie pielęgnacyjne, jakie mam, czyli tam moje zapasy. Przejrzeć też będę musiała kosmetyki, które w tym momencie używam, czy przypadkiem jakieś nie powinnam się jakiś pozbyć właśnie ze względu na datę na przykład przydatności, także też będę musiała zrobić mały przegląd. Zobaczymy, ile tego też się pozbywam. I wszystko to, ile mi zostaje na przyszły rok. Muszę Wam powiedzieć też, że odkąd zaczęłam właśnie robić takie, no takie inwentarze, powiedzmy taki spis tych kosmetyków faktycznie, ile tego mam, to też uświadomiło mi po prostu bardzo, że mam tych kosmetyków dużo. I staram się bardzo racjonalnie podchodzić w momencie, kiedy przychodzi mi na przykład do zakupów, kiedy czegoś chcę, to zastanawiam się, czy jednak nie mam takich kosmetyków w swoich zapasach na przykład, żeby ich nie kupować, żeby po prostu nie powielać na przykład i żeby nie sprawiać, że mam tych kosmetyków tyle, że nie jestem w stanie ich zużyć. Teraz już na przykład mam kosmetyki w ogóle poukładane też datami, żebym wiedziała, po które muszę sięgać jak najwcześniej, żeby właśnie też ich zużyć do tego czasu. Jest ich też dużo mniej, mam wrażenie, niż było w tym pudełku, które mam gdzieś tam właśnie z zapasami, tam naprawdę zrobiło się już trochę miejsca, także jest dużo lepiej niż było. Oczywiście na wszystko potrzeba czasu, oczywiście mogłabym też wziąć i wszystko wyrzucić, ale to też nie o to chodzi, to co Wam mówię, bo ja też, no jeżeli mogę coś używać, no to lepiej po prostu stosować ten kosmetyk, a nie tak jak mówię, pozbyć się tego i potem zaraz kupować nowe. Dlatego od kilku lat właśnie mam wrażenie, że to mi trochę bardziej tak układa i w głowie, i w tych rzeczach. I jestem bardziej świadoma tego, co mam, tego ewentualnie, kiedy na przykład ktoś proponuje, czy jakąś paczkę, czy na przykład współpracę, to się bardzo zastanawiam nad tym, czego faktycznie potrzebuję na przykład i co bym chętnie przetestowała sama dla siebie, ale też żeby Wam powiedzieć, więc u mnie to tak działa. Nadal nie ma tych kosmetyków, oczywiście tam wiecie, 2-3, jest tego naprawdę dużo, ale dzięki temu też mogę właśnie trochę rzeczy przetestować, też bardzo staram się, zresztą też myślę, że to widzicie, że ja jednak staram się wszystkie te rzeczy zużywać, jeżeli już coś prowadzę i coś mi służy, to właśnie używam tych kosmetyków, jeżeli nie, to staram się znaleźć na przykład jakieś inne kombinacje na przykład kosmetyczne, żebym mogła używać faktycznie tego kosmetyku i go zużyć, natomiast no już ostatecznością jest to, że jeśli mi zupełnie nie działa, zupełnie się nie nadaje do mojej pielęgnacji na przykład, no to wtedy się dopiero go pozbywam. Także słuchajcie, żeby nie przedłużać, przechodzę najpierw do kosmetyków, które zużyłam. Myślę, że tego trochę będzie i to jest zawsze ten satysfakcjonujący moment, kiedy się okazuje, że wow, tyle tych rzeczy w ciągu roku. I nie jest to, mam wrażenie, też taka dla mnie informacja, na przykład mogłoby być ich mniej, bo jakby to nie o to chodzi, to jest właśnie pielęgnacja dla mnie jest taka, że jeśli coś się sprawdza faktycznie, to po prostu ja tego używam. To tutaj nie ma żadnego planu takiego, żeby na przykład zużyć to jak najszybciej, chyba że właśnie mam jakieś takie końcówki, coś co na przykład lubiłam, używałam i przestałam używać, bo się kończy. Co jest głupie, prawda? Bo jednak kosmetyki są po to, żeby właśnie je też zużywać. Także słuchajcie, przechodzimy teraz do rzeczy, najpierw do tego, co zużyłam, potem idziemy przejrzeć kosmetyki, które mam, a potem robię Wam cały inwentarz tego, co obecnie posiada. Naprawdę lubię robić takie podsumowania, dlatego że sama potem jestem aż zaskoczona, ile w ciągu roku na przykład zużywam kosmetyków danej kategorii. I tutaj jakby ja Wam też mówiłam chyba w poprzednim roku, można wyciągać różne wnioski, bo na przykład jak teraz na to wszystko patrzę, to myślę, że tych kosmetyków jest bardzo dużo, dużo plastiku, więc można byłoby na przykład kupować rzeczy, nie wiem, w większych opakowaniach, ale nie wszystko ma większe opakowania, więc no tak jak mówię, tutaj wnioski można wyciągać różne, albo nie wiem, 2 w 1, albo coś, no ale to już jakby to indywidualna sprawa, natomiast pokażę Wam, co udało mi się zużyć tutaj. Najpierw płyny micelarne. Tutaj mam takie płyny, których używam głównie właśnie do zmywania makijażu oczu, do zmywania resztek właśnie makijażu, które gdzieś tam się utrzyma. I tutaj mam właśnie takie 3, w tym jedna miniaturka, 3 płyny takie z olejkiem, a inne to płyny micelarne, no, które używam tak do zmycia pierwszej warstwy makijażu, o ile nie używam innego produktu. Także wydaje mi się, że w sumie nie tak dużo. 4 pełnowymiarowe i 2 miniaturki.
To chyba tak całkiem nieźle, dlatego że w tym roku używam dużo, dużo mniej płynu micelarnego. Takiego pod oczy to ja używam, słuchajcie, codziennie, dlatego że ja muszę zmyć po prostu makijaż, bo tuż do rzęs, baza na przykład nie zmywa mi się od innych produktów tak w 100%, więc i tak domywam sobie jeszcze takim płynem. Natomiast takich używam głównie do właśnie zmycia pierwszej warstwy makijażu i robię to dużo, dużo rzadziej, dlatego że teraz używam głównie olejków. Do nich teraz przejdziemy. Powiedziałam olejków, a tak naprawdę, słuchajcie, olejek mam tylko jeden i nie wiem, czy ja gdzieś w międzyczasie wyrzuciłam, czy coś się stało. W każdym razie na pewno używałam tego przez większą część roku, dlatego że on jest szalenie wydajny, naprawdę, to jest bardzo wydajny olejek. Takiej płynnej wersji właśnie, nie w takiej zbitej, powiedzmy, natomiast bardzo wydajny, z pompką, marka Purito. Tylko tyle, że to nie jest kosmetyk, który do końca się zmywa wodą. Tutaj jednak potrzeba potem jeszcze użyć żelu i dobrze domyć tę twarz, dlatego że zostaje taka tłusta warstwa, natomiast fajnie, tak jak mówię, rozpuszcza ten makijaż i jest delikatny dla skóry, dlatego ja olejki bardzo polubiłam w tym roku. Tylko po prostu, jak widać, chyba jestem w trakcie używania kilku i dlatego ich tutaj nie ma, a zużyłam de facto tylko jeden. Natomiast bardzo zmieniła się właśnie jakby ta pielęgnacja, że używam dużo, dużo mniej tego płynu micelarnego, bo najczęściej właśnie pod prysznicem używam jakiegoś olejku najpierw do zmywania. Natomiast używam normalnie żeli też do mycia twarzy i tutaj udało mi się zużyć taki Uriage. Nie do końca mi się spisuje. Powiem Wam, że szału nie ma i nie wrócę do niego, bo mam wrażenie, że nic nie robił. Był ok, na pewno nie szkodził, ale nic więcej nie robił. Za to ten na przykład kosmetyk bardzo polubiłam i jakbym miała wracać, to chętniej do tego. To jest Eveline Insta Skincare. Taki właśnie żel do mycia twarzy, bardzo dobry, bardzo fajnie domywa, nie przesusza skóry, nie podrażnia, bardzo fajny. Natomiast to był chyba rok płynek do mycia twarzy. Jeśli chodzi o pianki, to zobaczcie, jest ich tutaj 5 i powiem Wam, że zapomniałam o tym, jest ich w sumie no, najwięcej takich produktów właśnie do mycia twarzy, to są właśnie pianki. Jestem zaskoczona i gdybym, słuchajcie, miała wybierać moją ulubioną, to ta na pewno. To była najlepsza, najfajniejsza pianka, jaką w ogóle kiedykolwiek używam. Fajnie domywa, nie podrażnia skóry. Pozostawiają taką naprawdę czystą, ładnie odświeżoną, ale fajnie umytą, nie tłustą, nie podrażnioną, nie przesuszoną. Bardzo fajny produkt, naprawdę. Lubiłam też ten z Bandy na przykład, taka limonkowa pianka do twarzy, bardzo fajna. Najmniej polecam tę, bo nie robiła nic, była taką wodą trochę. Ta miała intensywny zapach i była też taka za mocna, ona przesuszała skórę, też nie za bardzo ją polecam. Ta z uzdrowiska było spoko. Także 5 pianek, no to myślę, że całkiem dużo i chyba nigdy jeszcze tylu aż nie zużyłam w ciągu roku. Słuchajcie, naprawdę mam nadzieję, że to są wszystkie kosmetyki, które ja zużyłam w ciągu roku. Nie wiem, czy ja po prostu w międzyczasie może wyrzuciłam gdzieś jakieś denko. Natomiast no jeśli nie, to tu jest wszystko. I zużyłam 3 toniki do twarzy, każdy inny. To jest taki z kwasem glikolowym. To jest taki z kwasem hialuronowym. Ładnie pachnie. Jest taki delikatny dla skóry. Ten delikatnie złuszcza i może też podrażniać. Jeżeli macie skórę skłonną do podrażnień, może podrażniać. Ja chyba nie powinnam używać właśnie takich produktów przy skórze mieszanej, naczynkowej, więc raczej będę od tego odchodzić. Natomiast no ja lubię i przyznam Wam, że lubię takie kosmetyki, bo one bardzo fajnie odświeżają skórę, używane codziennie wieczorem. Sprawia, że ta skóra faktycznie jest taka gładsza, ma trochę ładniejszy koloryt, no i ta skóra jest taka wyrównana też, taka struktura. A tutaj był taki tonik Aromatica, on był taki dwufazowy, z takim różowym płynem, który fajnie się mieszał. To był bardzo przyjemny produkt, bo on tak ładnie koił skórę, delikatnie ją też nawilżał. Bardzo przyjemny, szklane opakowanie, więc takie mało fajne na podróże, ale ogólnie tonik bardzo dobry. Kremy pod oczy to jest kategoria, która zazwyczaj mnie najbardziej zaskakuje, dlatego że jestem aż w szoku. Dlatego, że wydaje mi się, że kremy pod oczy zużywają się najdłużej, dlatego, że często też mają duże opakowania, a niewiele tego kremu się używa, ale okazuje się, że w ciągu roku udało mi się na przykład zużyć 5 takich produktów, w tym jedno takie serum jakby pod oczy, taka miniaturka, ale ono też było takie niewodniste, ono było takie fajnie też nawilżające, więc takie dodatkowe nawilżenie po prostu dla skóry. Natomiast tu mam właśnie krem Sezderma, tu jest taki duży z Mizona, i on miał, nie wiem ile miał, ale był takim dużym słoiczku, więc prawdopodobnie mógł mieć nawet i 30 ml. Tutaj na przykład, o, to też jest takie duże opakowanie i tu też jest 30 ml i też udało mi się zużyć Ole Henriksen, który na mnie nie zrobił szału. Także z tych trzech powiem Wam szczerze, że bardzo lubiłam ten Mizon i bardzo polubiłam tę Sezdermę, bo ma takie fajne, gęstą konsystencję i fajnie nawilża, ale ten też był bardzo, bardzo przyjemny. Powiedzmy, tutaj mam takie serum do twarzy,
różne, z różnych marek też. I mam tutaj też taki olejek z nasion malin, który też właśnie tak traktowałam. Jako taki nawilżacz, właśnie jako serum, bo to jest produkt taki ogólnie na różne rzeczy działający. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny, naprawdę. Ale takim chyba moim ulubieńcem z tych to jest Skintra Reviver. Bardzo dobre serum, które działa też na różne problemy skórne. Tutaj mogę Wam powiedzieć, nawilżenie i zmiękczenie, anti-aging, rozjaśnienie przebarwień i redukowanie trądziku. Naprawdę rewelacja, bardzo go lubiłam i mam drugi w zapasie też. Produkty, które nie robiły nic na przykład, czyli taki albo ten hialu, czyli kwas hialuronowy. Tutaj mam Basic Lab i wydaje mi się, że to było bardzo fajne też, tylko że dosyć szybko zużyłam. A to takie średnie. Także tak jak mówię, moim ulubieńcem ogromnym na pewno Skintra i na pewno ten olejek z nasion malin, dlatego że bardzo fajnie też działał na skórę tak kompleksowo. Kremy do twarzy. Tutaj są głównie kremy, które używałam na noc, dlatego że na dzień używam głównie kremu z filtrem. I mam tutaj różne kremy. Słuchajcie, moim ogromnym ulubieńcem naprawdę ten Dr. Jart Ceramidin, krem z ceramidami. Bardzo dobry, bardzo przyjemny, fajna taka komfortowa konsystencja, fajnie kojący, nawilżający, naprawdę rewelacja. Taki otulający krem mam wrażenie, naprawczy, super, naprawdę rewelacja. I też ten Estée Lauder, to jest Perfectionist Pro. Rapid Renewal Retinol Treatment, to jest krem właśnie z retinolem, który też był świetny, bardzo dobrze się sprawdzał i mimo tego, że krem, nie serum, to bardzo dobry i chętnie bym do niego wróciła. Tani nie jest, ale naprawdę rewelacja. I co tu jeszcze takiego fajnego, bo jeszcze ten Sobio fajnie też nawilżał. Ogólnie wszystkie były ok, tutaj nie ma, wiecie, żadnej wtopy, ale te dwa to dla mnie hity. Ten fajnie nawilżający, ten naprawdę widać było różnicę w skórze, jak ona fajnie wygląda, jest taka przebudowa, naprawdę rewelacja. Bardzo fajne kosmetyki, te Wam naprawdę serdecznie polecam. Jestem zaskoczona, bo tak, mam tutaj dużo maseczek w płachcie, te udało mi się zużyć, także już je tutaj odstawiam, bo te opakowania są trochę brudne, ale no całkiem ich dużo i mam wrażenie, że ten rok to był właśnie rokiem maseczek w płachcie, bo tylko zużyłam takie dwie, taka jedna nawilżająca, jakby dotleniająca, fajnie tak nawilżająca skórę, no i Clinic Pepsi taka trochę oczyszczająca, ale niewiele robiła, powiem Wam. Tylko przyjemność z tego, że tak fajnie taką pianką się robiła na twarzy, ale szału nie było, mam inne, lepsze. Także jeśli chodzi o pianki, no to raczej w tym roku właśnie te w płachcie, ale może w przyszłym roku będzie lepiej i zużyję trochę więcej takich różnych maseczek w opakowaniu. Teraz kremy na dzień, ale kremy z filtrem, dlatego że tak jak powiedziałam, ja głównie takich kremów używam. Nie zużyłam żadnego jakby kremu na dzień takiego bez filtra, więc pojawią się takie. Przy czym tak, te wszystkie, te trzy zużyłam. Najfajniejszy dla mnie chyba był ten z Aven, chociaż ja bardzo lubiłam każdy, wiecie, naprawdę, ten jest fajny, ten też był bardzo przyjemny, chociaż już pod koniec zaczął mnie troszkę męczyć, a to jest właśnie krem też z takim kolorem, on fajnie wyrównywał kolory skóry, ale też ma filtr, także też jest fajny właśnie na lato, na przykład jak nie chcemy nakładać makijażu, więc cztery kremy z filtrem, całkiem sporo mi się wydaje i to są dwa, których się po prostu pozbywam i w ciągu roku już też zrobiłam porządek, bo użyłam tego kremu i on ma jakieś takie dziwne grudki, więc uznałam, że już nie będzie dobry, już się nie nadaje. Prawdopodobnie coś tam się z nim stało i tu jest drugie też takie opakowanie i to samo, po prostu jakieś takie grudki się w nim porobiły, więc też się go pozbywam, ale kremów jakby zużyłam pełnowymiarowych cztery i myślę, że to jest całkiem dobry wynik, sporo tego myślę na takie duże opakowania. Ostatnie rzeczy to produkty do ust, te udało mi się zużyć. Carmex, jak wiecie, no lubię. Powiem Wam, że z tych wszystkich chyba ten Aven był najfajniejszy, to jest cold cream, bardzo przyjemny, fajnie nawilża, naprawdę na początku taka nie byłam za bardzo zadowolona, ale później jak go używałam codziennie, naprawdę bardzo fajny, chętnie bym do niego wróciła. Tutaj są takie, których się pozbywam, bo robiłam porządki w ciągu roku i tych stwierdziłam, że się pozbędę, bo nie są fajne, używałam ich, nie sprawia mi to przyjemności, nie lubię czegoś, nie lubię takiego uczucia na ustach, więc tych się pozbywam. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to są perfumy i tylko jedne udało mi się zużyć w tym roku. Nie wiem, znaczy ja nie pamiętam do końca, czy było ich więcej, czy nie, ale mam wrażenie, że mało tych kosmetyków jak na cały rok. Tak ogólnie to mi się wydaje, że mało. Mam takie poczucie, jakbym gdzieś wyrzuciła jeszcze jakieś denka i nie wszystko tutaj się znalazło, ale może faktycznie taki to był rok, że nie udało mi się zużyć wcale jakoś tam dużo rzeczy, a reszty wciąż używam. No w każdym razie, jeśli chodzi o perfumy, to jedne i dużo, dużo, moim zdaniem za dużo ich jeszcze mam, więc postaram się też coś tam zredukować w ciągu tego nowego roku. No i to wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki zużyte. Jesteśmy w łazience i tutaj kosmetyki, których używam, które stają do przebrania,
Także zabieram je teraz wszystkie i muszę przejrzeć. Plus jeszcze te, które mam tutaj. Też jest jeszcze ich kilka, także muszę też je poprzeglądać, czy jeszcze będę używać, czy nie. No i w końcu będę też wiedziała, jak sytuacja wygląda na ten nowy rok. Teraz przechodzimy do tego wszystkiego, ile mam, ile mi zostaje na ten rok do używania. Jeśli chodzi o płyny micelarne, to mam tutaj 3 w tym momencie. Ten jest taki z olejkiem, którego użyłam właśnie też do zmywania makijażu oczu, jakieś tam pozostałości tego makijażu, i 2 normalne płyny. Ten się kończy, tu mam całe opakowanie. Także niewiele i na pewno w ciągu roku coś tam jeszcze będę musiała kupić. Troszkę większa kategoria, bo mam tutaj produkty do zmywania, do mycia twarzy ogólnie, do zmywania makijażu i do mycia twarzy. Tutaj mam 2 takie jakby olejki, w różnej formie, ale 2 olejki. Mam 1 piankę w tym momencie do mycia twarzy, a reszta to tutaj różne żele. Niektóre się już kończą, niektórych są resztki, niektórych jestem w trakcie używania, niektóre są zupełnie nowe. I tyle tego jest, także myślę, że spokojnie na jakiś czas mi wystarczy. Tym bardziej, że mam tutaj 13 produktów w sumie. No to na jakiś czas powinno wystarczyć. Do tych kosmetyków zapomniałam, dochodzi jeszcze 1 pianka do mycia twarzy z Hello Body, którą miałam w kalendarzu, także pianek mam w sumie 2, a produktów jest 14. No tutaj mam kilka toników do twarzy, ale też takie produkty jak na przykład mgiełka, albo taka mgiełka nawilżająca, którą można traktować jako tonik, czasem jako serum, w zależności od tego, wiecie, jaką nakładam pielęgnację, to tu mam właśnie no, taką mgiełkę, tu jest woda termalna, tu jest taka mgiełka różana i typowe toniki, niektóre z kwasami właśnie takie złuszczające, niektóre takie nawilżające, także w sumie tyle tych produktów, mam tutaj 2, widzicie, oba lubię, te ze Skintra są naprawdę rewelacyjne, to jest nawilżający, a to jest taki całoroczny peeling kwasowy, on jest naprawdę rewelacyjny, oba używam, jakby tutaj oba są napoczęte, jestem w trakcie zużywania i mam jeszcze w zapasie po opakowaniu, także bardzo się cieszę. Słuchajcie, jest tutaj kilka kosmetyków, które też może będę odkładała na bok, żeby się zastanowić, co ja z nimi zrobię, i muszę sobie użyć tej esencji, to jest Essence Toner, także zobaczę też, jak mi się to sprawdzi i czy to ze mną zostanie na dłużej, czy nie. Jak nie, no to po prostu się tego pozbędę w trakcie, pewnie w ciągu roku, natomiast trochę jej używałam, ale nie pamiętam dokładnie, wiecie co, jaka ona jest, także będę musiała sobie też przetestować i poużywać tego. Także z kilkoma kosmetykami chyba tak zrobię, że po prostu odłożę je na bok, żeby je przetestować i żebym wiedziała, czy zostają, czy nie. Kategoria kremy pod oczy. Całkiem spora, myślę. Tutaj troszkę się kosmetyków pojawiło nowych, chociaż myślę, że i tak jest ich mniej niż było w zeszłym roku. Tak mi się wydaje, chociaż nie mam listy ze sobą. Natomiast jest ich po prostu całkiem dużo, ale tak jak w przypadku innych, niektóre tutaj już używam, niektóre są już bliskie naprawdę wykończenia, także zaraz będę zamieniała je na inne. Natomiast to są wszystkie kremy pod oczy, które używam i na dzień, i na noc. Bo na przykład na dzień używam zawsze tego Skillsa. Reszty głównie używam na noc, ale ten też jest na przykład na dzień, także w zależności od tego, wiecie, jaki to jest krem, to tak mi się też sprawdza, ale jest ich no sporo. W tym momencie 10, to myślę, że to jest całkiem dużo, ale o dziwo kremy pod oczy, zużywa się ich kilka w ciągu roku, naprawdę, i to już zaskoczyło mnie nieraz, że okazuje się, że czasami potrafi być ich więcej niż na przykład kremów do twarzy, także w zależności wszystko od kremu. No dobra, ale 10 to liczba na 2022 rok. Tutaj mam kilka kremów takich na dzień, które używam albo mogę używać właśnie w dni, kiedy nie używam kremów z filtrem na przykład, albo dodatkowo, jako takie dodatkowe nawilżenie. Także jest ich 5, niewiele, 3 w trakcie używania, tak naprawdę tutaj 2 nowości. Zupełnie inaczej sprawa się ma z kremami takimi, które używam na noc. Jest ich tutaj sporo, tutaj jest 15 sztuk, także jest ich sporo. Tutaj są takie kremy, niektóre z aktywnymi składnikami, niektóre takie bardziej otulające, które fajnie się spisują na przykład przy użyciu jakiegoś serum, które ma fajnie działać. Także no, są tutaj różne kosmetyki, różne kremy, ale głównie takie właśnie, które stosuję na noc. Także 15 sztuk to całkiem dużo. No i w tym roku na pewno będę im się przyglądać. Na pewno też muszę przetestować sobie bardziej właśnie te 3. Tę kremową kurację bardzo lubię, ale tutaj zbliża się chyba termin ważności, więc trzeba będzie tutaj coś pomyśleć. To jest anti-aging kuracja i tutaj też ten krem z witaminą C. Muszę też bardziej potestować, żeby zobaczyć. No, generalnie przyjrzeć się tutaj wszystkim i będę tutaj też kontrolowała właśnie daty przydatności. Chyba największa kategoria, jaką mam, to są no, produkty na zasadzie serum do twarzy, czyli takie z aktywnymi składnikami, które działają na konkretny problem skórny na przykład. Słuchajcie, tu jest produktów 25.
jest ich naprawdę dużo. Co prawda ja tutaj kilka naprawdę używam, zużywam. Tutaj sporo z nich jest otwartych i jest jakby w trakcie używania, dlatego że też nie zawsze można wszystkiego używać naraz. Więc ja wiem, że jak coś skończę, to sięgnę po coś innego, więc tutaj jakby nie ma z tym problemu. Natomiast po prostu jest ich dużo i tak mówię, że w tym roku też będę chciała bardziej skupić się właśnie konkretnie na jakichś konkretnych produktach, przetestować je i wybrać sobie te, które najlepiej służą po prostu mojej skórze. Tutaj zebrałam wszystkie peelingi albo takie produkty typu takiego peelingującego, niektóre też do przetestowania. I tak, to jest peeling drobnoziarnisty, nie powinnam pewnie takiego używać, więc myślę, przetestuję go sobie i zobaczę, jak nie to się go pozbędę. Jeden tutaj mi się już totalnie kończy, ten muszę przetestować, tu mam taki peeling kwasowy, to są takie delikatne, ten też muszę przetestować, to jest termoaktywny peeling wygładzający, więc też go przetestuję i zobaczymy, jak on będzie się spisywał. To jest na przykład taki produkt na zasadzie takich płatków na nos, coś takiego, to jest takie bardziej oczyszczające, to nie jest może peeling, taki bardziej oczyszczający, ale też mam taki produkt, no, a reszty używam. Tak powiedzmy, no w miarę mniej lub bardziej regularnie, a niektóre też mam do przetestowania jeszcze zamknięte, także jak tylko coś zużyję, to na pewno po to sięgnę. A dobrnęliśmy prawie do końca. Kategoria maseczki do twarzy, które uwielbiam i mam tutaj dużo różnych i bardzo się cieszę, bo niektóre będę sobie testowała właśnie w tym roku i super. Mam tak, tutaj 13 produktów w sumie takich typu maseczka w płachcie, ale mam tutaj też na przykład jakieś produkty też pod oczy na przykład. Mam też, słuchajcie, opakowania dwa z takimi płatkami pod oczy, ale one są w lodówce, więc ich tutaj nie wyjmowałam. I mam tutaj też na przykład, o jeszcze taką próbkę, maseczkę też ekspresową liftingującą. Także tak, głównie to są takie maseczki po prostu zapakowane, sztuk 13, a tutaj jest reszta właśnie takich w opakowaniach i mam różne, i jeszcze z kalendarza, i jeszcze jakieś poprzednie. Niektóre właśnie też już używam i zużywam, tak jak na przykład taką. Chciałabym też właśnie kilka przetestować. Przetestuję sobie pewnie tę, żeby zobaczyć, czy ja ją jeszcze lubię. To jest peel off. Ja ogólnie lubię takie maski, ale niektóre są za mocne, więc tę sobie przetestuję. Aha, i na pewno przetestuję też ten produkt. To wygląda fajnie. To jest maska liftingująca peel off ze złotem. Ona wygląda fajnie, jest taka złota, ale mi się wydaje, że właśnie ona jest taka bardzo zastygająca i przy zdejmowaniu bardzo podrażnia skórę, bo jest taka mocna po prostu i ciężko się ją zdejmuje, więc tę też sobie na pewno przetestuję, żeby zobaczyć, czy lepiej się jej nie pozbyć, a innych produktów w zasadzie używam w miarę regularnie. Niektórych jeszcze w ogóle, tak jak na przykład, o, to są maseczki z kalendarza z The Body Shop, które będę testować, o, Hello Body, albo ta z Amvi Cosmetics, także mam tutaj kilka nowości, bardzo się cieszę, ale tak jak mówię, niektóre są takie, że używam regularnie i bardzo, bardzo lubię, tak jak na przykład o, ta Mia, oczyszczająca jest świetna, bardzo lubię też tą Asoa fioletową maskę, ona jest taka nawilżająco oczyszczająca, świetna, naprawdę rewelacja, także jest tutaj też kilka hitów, no ale ogólnie też maseczek nie potrzebuję. To są wszystkie moje kremy z filtrem. Więcej nie mam, dlatego że zaraz Wam pokażę też, których się pozbywam. Natomiast to są trzy, które mam. Tego jeszcze nie używałam, nie testowałam. Ten bardzo lubię, używam teraz. I to jest Sesderma, który też jest fajny, taki matujący, 50 na lato. Też bardzo fajny, także w tym momencie mam trzy. I tyle, zużyję, będę szukała innego. Tu są wszystkie balsamy do ust. Też jest ich trochę. Także na pewno muszę je pozużywać. Niektóre też, jak wiecie, będę sobie testowała i sprawdzę, czy one mi się podobają w ogóle, czy chcę ich używać dalej, bo mam tutaj kilka takich, z których nie jestem zadowolona do końca, więc myślę, że mogę się ich pozbyć, ale jeszcze daję im szansę, także jest ich póki co, no myślę, że jeszcze za dużo. Teraz pokażę Wam na szybko kosmetyki, których się pozbywam z różnych przyczyn. Niektóre właśnie jeszcze niedawno zrobiłam takie porządki i stwierdziłam, że muszę się ich pozbyć. Inne teraz przejrzałam i stwierdziłam, że leżą u mnie za długo. No i na przykład tu jest krem, to jest chyba pod oczy krem, który mam już z jakiegoś pudełka dawno, dawno. Nie mogę znaleźć daty przydatności, on nie jest fajny. Ja go przetestowałam, wcale nie jest fajny, więc się pozbyłam. To jest w ogóle produkt, którego kompletnie nie wiem, jak używać. To jest jakiś lifting stick, ale nie wiem, jak tego używać. To ciągnie skórę, to nie jest fajne i stwierdziłam, że po co mi to. Na przykład krem pod oczy, Kawę Proszę, który jest też zużyty, ale ja go już bardzo długo mam. I wiem, że jest fajny, ja bym go chętnie używała, tylko że już data przydatności dawno minęła, natomiast on cały czas ładnie pachnie i jest fajny, no ale błędne koło, bo ja go nie używam, ale trzymam, a już minęła data, więc wiele z Was też mi polecało ten krem w ogóle, więc wiem, że też zrobili w mniejszym opakowaniu
i jest szansa, że może go sobie wypróbuję po prostu, kupię w mniejszym opakowaniu i przetestuję, czy jest fajny, jak tylko wiecie, pozużywam te, które miałam. Tu mam na przykład też, słuchajcie, kilka kremów z filtrem. Tu mam ten Aven, Vichy i jest też Ivostin, który też Wam mówiłam, że polecała mi pani dermatolog i stwierdziłam, że pora się ich pozbyć, bo ten już minęła też mu data przydatności i już stwierdziłam, że może warto jak inwestować, to lepiej w takie kremy z dobrą datą. Ten też u mnie długo leży, a ja go nie używałam bardzo dawno, bo chyba przestałam go lubić. On chyba za bardzo matuje jednak mi skórę i przestałam go lubić, więc go nie używam. A ten Aven, też chyba minęła mu data, ale on też ma taki kolor dziwny i stwierdziłam, że nie do końca już mi pasuje. A tu też taka resztka została tak naprawdę. Jest też krem na przykład z L'Oreala, który bardzo lubię, ale został mi odradzony przez panią kosmetolog właśnie ze względu na to, że mam skórę naczynkową i on może ją podrażniać, bo ma alkohol w składzie. Niestety skoncentrowana ampułka z retinolem, którą uwielbiałam z Bandy, ale tutaj termin przydatności też już minął jakiś czas temu, więc stwierdziłam, że no nie będę ryzykować, ale jest rewelacyjny, naprawdę bardzo polecam, bardzo go lubiłam w zeszłym roku, w zeszłym albo dwa lata temu. I tutaj na przykład mam też krem, słuchajcie, ja Wam go może nie pokazywałam, nie zdążyłam, to jest Benton, krem taki właśnie z filtrem również, ale ja go użyłam i on mi się nie podoba, on bieli twarz, jest taki za bardzo aż lepki, za bardzo nawilżający, nie podoba mi się i ja go po prostu nie będę używała z chęcią, więc stwierdziłam, że nie ma sensu się męczyć. I ostatnia rzecz to jest takie serum jakby, taka esencja, o coś takiego, taka esencja tonik, marka Bergamo, to jest ze złotem tutaj niby. 24-karatowe złoto, Brilliant Essence. I to jest produkt, słuchajcie, którego chyba używałam na którymś vlogmasie i pamiętam, że użyłam go raz, drugi raz i on mi bardzo podrażnił skórę, on ma alkohol i on bardzo podrażnia i stwierdziłam, że nie mogę go używać. Stał u mnie chyba ze względu tylko na to, że ma bardzo ładne opakowanie i fajny ten produkt i to złoto w środku właśnie. Natomiast on mi podrażnia skórę i nie jest w ogóle dla mnie do skóry wrażliwej, totalnie nie, więc na pewno nie będę go używać, bo tak jak mówiłam, on mi podrażnia skórę, więc nie ma sensu. To są kosmetyki, których na pewno się pozbywam, także ich nie będzie, a nad resztą, tak jak mówiłam, będę się zastanawiać. Jest ich sporo, także jest czego używać w tym nowym roku. Na pewno niczego nie powinno mi zabraknąć. Zrobiło się już niestety ciemno. Mam nadzieję, że tutaj w miarę wszystko widać. Ja przychodzę z takim małym podsumowaniem tego wszystkiego, co tutaj się zadziało, co mieliście okazję zobaczyć. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem zadowolona, dlatego że no, raz do roku mogę wyjąć te wszystkie kosmetyki, im się przyjrzeć. Jest ich faktycznie, mam wrażenie, coraz mniej niż było, kiedy zaczęłam w ogóle robić taki przegląd. I to mi też po prostu bardzo uświadamia tego, ile mam tych kosmetyków, czy coś potrzebuję, czy nie potrzebuję, czy wiecie, czegoś mi tam brakuje. I jednak najczęściej po prostu coś, czego mi brakuje, coś, co muszę dokupić, to jest to albo jakiś produkt na przykład do zmywania makijażu, do mycia twarzy, bo to się zdarzało jakby w ostatnim roku na przykład, ale też płyn micelarny, o, płyn na przykład z olejkiem do usuwania resztek makijażu w okolicach oczu, to na pewno, ale jeśli chodzi o resztę produktów, to słuchajcie, wszystko mam. Na jakiś czas wszystko mam i na pewno mi wystarczy. Także, ponieważ mam tutaj jeszcze dużo nowości, dużo kosmetyków, których jeszcze nie używam, to będę miała co testować, będę miała co używać, zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Jest też kilka kosmetyków, tak jak mówię, które chciałabym przetestować, jeszcze raz przypomnieć sobie, czy one są jeszcze fajne, czy nie, czy one w ogóle są do używania, ale myślę, że jeszcze w międzyczasie, w przeciągu, nie wiem, następnych 3 miesięcy też się pozbędę jeszcze kilku różnych produktów, bo właśnie wyjmę je i stwierdzę, że to już nie jest to na przykład. Także ogólnie ja jestem zadowolona, w końcu udało mi się to zrobić, także tym filmem w zasadzie chyba kończę już takie podsumowania roczne z zeszłego roku właśnie i też taki spis po prostu tego wszystkiego faktycznie, co mam, żebym sama mogła zobaczyć i przekonać się właśnie, tak jak mówię, czy czegoś mi brakuje, czy nie. I też zrobić taki przegląd, teraz też w ogóle od kilku miesięcy, już od jakiegoś czasu staram się robić w miarę regularnie taki przegląd właśnie, jeśli chodzi o daty przydatności, ale faktycznie nie robiłam tego w kosmetykach, których używam powiedzmy na co dzień, które tam stoją właśnie w łazience, tylko tych takich w moich zapasach i tam faktycznie sprawdzałam te daty, no a tam nie, więc teraz też to była fajna okazja, żeby po prostu wszystko zebrać i też po prostu u mnie nastąpił taki proces, który sprawił, że faktycznie teraz coraz łatwiej mi jest pozbywać się czy to kosmetyków, czy do pielęgnacji, czy kolorowych, z których nie mam już takiej przyjemności albo które mi po prostu nie służą. Tak jak kiedyś miałam takie poczucie, że po prostu wszystko muszę zużyć, tak teraz wiem, że jeżeli coś nie jest dla mnie, jeżeli coś się nie sprawdza, jeżeli czegoś nie lubię po prostu, to nie ma sensu się z tym męczyć.
I czasami lepiej się po prostu czegoś pozbyć, więc też robię po prostu takie porządki częściej. Ale dobra, słuchajcie, tak jak mówię, kończymy tym filmem już takie podsumowania roczne tego, co mam, tego, ile udało mi się zużyć, tego, ile tego wszystkiego mi zostało w tym momencie. Także bardzo się cieszę, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i że Wy też może poczynicie jakieś swoje plany, na przykład kosmetyczne na Nowy Rok, czy to jeżeli chodzi o zużywanie, czy na przykład o, nie wiem, niekupowanie jakichś produktów, to będzie też bardzo fajnie, jeżeli tym się ze mną podzielicie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, idę teraz to wszystko posprzątać i widzimy się już pewnie w bardziej vlogowych filmach, także do zobaczenia.